Po treningu medialnym mam przyjemność rozmawiać z Maćkiem Suleńskim. Witaj Maciek. Witam. Maciek, jak Ci się dzisiaj podobał tutaj ten występ przed radomską galą Michała Cieślaka i Sasuna Karpetiana? Na pewno fajny pokaz tego wszystkiego, jakby promocja tego wszystkiego, co będzie się działo za tydzień w niedzielę. Myślę, że takie rzeczy są naprawdę bardzo fajne, sprzyjają na pewno pozytywnie organizacji gali z tego względu, że na pewno przykuje uwagę kibiców, tak? Tutaj widzieliśmy, na początku nie było ludzi, kiedy zaczął trener swoim twardym, donośnym głosem mówić. Ludzie się pojawili, dużo lotek zostało rozdanych i myślę, że dzięki takim akcjom jak tutaj ludzie zobaczą, że boks jakby istnieje, bo wiadomo, no, nie wiem jak tutaj w Radomiu, czy to jest bardzo mocno rozpromowane, rozreklamowane, ale na pewno takie coś dużo, naprawdę bardzo mocno pomaga w organizacji gal, bo wiadomo, ludzie widzą i ludzie przyjdą. Wracając do Ciebie, w listopadzie boksowałeś z Łukaszem Wawrzyczkiem. Troszeczkę z perspektywy czasu, jak tamten pojedynek oceniasz, wspominasz? No na pewno jest dużo poprawy, jest jeszcze dużo pracy, więc stoi gdzieś po środku, prawda? No, pojedynek ogólnie może nie był zły, mógł być lepszy. No teraz pracujemy. No, przyszedłem ostatnio operację nosa. Zobaczymy jak będzie potem, zobaczymy jak w lutym czy w marcu, jak wyjdę na ringu, czy będzie duża różnica, no ja osobiście się dużo lepiej czuję, no i zobaczmy. A co tam z tym nosem się działo? Znaczy no ogólnie z tym nosem już miałem bardzo dawno temu, dosyć różne historie, przegroda przestawiona, tam jakieś kosmetykę nosa mi zrobili, no i teraz w końcu normalnie oddycham, głowa mnie nie boli, zatoki mnie nie bolą, a więc zaczynam funkcjonować w miarę normalnie. Mam nadzieję, że w ringu też będą widać na duże zmiany. Czyli tak naprawdę przez ten nos miałeś problemy z oddychaniem? Ciężej się walczyło? Dużo ciężej. Ogólnie nie tylko mi się walczyło. Ciężko było złapać oddech. W nocy się budziłem, nie wysypiałem się, nie mogłem spać. To było bardzo męczące. No teraz co? Teraz naszek zrobiony. Oddycham normalnie, głowa mnie nie boli, zatyki mnie nie bolą, głowa połowę lżejsza i myślę, że to też na pewno wpłynie pozytywnie, jeżeli chodzi o moje przygotowanie kondycyjne, na pewno wydolność moja wzrośnie i myślę, że te walki będą jeszcze lepsze i bardziej widowiskowe. A powiedz mi, trochę trenujesz, czy na razie odpoczywasz od boksu? Znaczy zrobiłem sobie 2 tygodnie przerwy po tej gali, potem wróciłem na salę i zacząłem trenować, ale wiadomo, no teraz operacja nosa i doktor powiedział, że około tygodnia, może 2 powinien sobie zrobić przerwy, delikatna rekonwalescencja, ale mam nadzieję, że jeszcze przed świętami wrócę na salę i będę mu potrenować, bo już mnie ciągnie, już mnie nosi troszeczkę. A jakie plany na 2014 rok, kiedy ewentualnie Maćka Suleńskiego zobaczymy w ringu? Myślę, że na pewno luty, marzec, prawda? Nie wiadomo jak z Polsat Boxing Night, czy będzie w ogóle ta impreza, czy nie. Nie wiadomo, czy będzie z kim boksować. Zobaczymy, na razie święta przed nami, nie myślę o boksie, o walkach. Będę o tym myślał, tak jak mówię, od nowego roku, dopiero w styczniu usiedziemy z Tylenem Dmitrukiem, będziemy myśleć co dalej. Czy taka walka Proxa Suleński na Polsat Boxing Night w lutym, to jest to, co Cię interesuje? Na pewno. Mnie wszystkie zawsze walki interesują tylko z takimi zawodnikami, dzięki którym mogę iść do przodu, dzięki którym w rankingu będę się pchał. Walka z Grześkiem Proxem pozwoli mi na wypłynięcie naprawdę na głęboką wodę. Ja wierzę w to, że z Grześkiem bym wygrał. Myślę, że mój styl byłby na niego naprawdę bardzo nieodpowiedni. I w drugą stronę to samo. Grześek jest bardzo doświadczonym zawodnikiem, utytułowanym. Myślę, że taka walka by się fajnie sprzedała. Ja chcę takiej walki. Nie wiadomo, co taka walka będzie, bo no, tak jak wiadomo, Grzesiek wspominał, że ma kontuzję, nie wiadomo, czy będzie w stanie, jeżeli chodzi o czasowość, przygotować tego pojedynku. Ja jestem chętny na tą walkę, kiedy, gdzie i czy w ogóle do tej walki dojdzie, to nie ode mnie zależy, naprawdę. Ale nie ma tam jakichś nawet rozmów, że może coś, to są na razie tylko takie palcem na wodzie pisane. No można tak powiedzieć, dlatego ja też nie ciągnę tego tematu. Ja wyraziłem chęć boksowania, a reszta nie zależy ode mnie, prawda? Dlatego ja tutaj też nie robię szopki, nie prowokuję, bo nie chcę tego. Ja mówię, ja chcę walki z Grzesiem Proxą, chcę z nim pozaboksować, ale to też nie jest dla mnie priorytet. Jak nie Grzesiek Proxa, to jakiś inny zawodnik. Byle się pić w rankingach, byle dojść do walki o poważny tytuł. Najprawdopodobniej 25 stycznia w Madison Square Garden, Szpilka Jennings, tam jeszcze kontrakty nie są podpisane, ale no, prawie na 100% ta walka się odbędzie. Widzisz szansę Szpilki w starciu z Jenningsem?
Oczywiście, że tak. Jennings jest uważany za wielki talent, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Wielki prospekt, wielka nadzieja. Na pewno jest to zawodnik naprawdę bardzo dobrze ułożony technicznie, potrafiący boksować, potrafiący uderzyć, dobrze, potężnie zbudowany. No ale ja Szpilę znając, on ma, kurczę, strasznie twardą psychikę. On wyjdzie do tej walki tak zmotywowany i zrobi wszystko, naprawdę zrobi wszystko, żeby tę walkę wygrać. I w moich oczach faworytem jest Szpila i moim zdaniem powinien tę walkę wygrać nawet przed czasem. Maciek, dzięki za rozmowę, no i powodzenia. Dziękuję bardzo.